Tak jak Państwo pamiętacie, dokładnie rok temu spotkaliśmy się w tym miejscu, gdzie zaprezentowaliśmy nasze plany inwestycyjne i nastąpił akt podpisania umowy po przetargu ze zwycięzcą przetargu na stworzenie projektu techniczno-wykonawczego na naszą nową inwestycję w postaci budynku mieszkalnego. Po roku spotykamy się ponownie, żeby zaprezentować Państwu kolejne etapy, jak również te efekty pracy, które w ostatnim roku się zostały dokonane. Tak jak już w międzyczasie informowaliśmy, składaliśmy różne wnioski o dotację bezzwrotną, o dotację zwrotną w postaci kredytów, gdyż ideą budownictwa społecznego jest budowanie mieszkań o umiarkowanych czynszach. A żeby to osiągnąć, trzeba zrobić taki montaż finansowy inwestycji, żeby budowa była jak najtańsza i jak najwięcej środków zewnątrz pozyskać. Dziś spotykamy się w sprawach technicznych. Chciałbym Państwu przedstawić pana Jerzego Korolewicza, prezesa spółki Euroinvest. Spółka, która w ogłoszonym przez nas przetargu w grudniu uzyskała największą liczbę punktów i podejmie się działania w postaci nadzoru inwestorskiego nad naszą inwestycją w całości. Wiele lat temu, chyba z 15, żeśmy też byli inżynierem kontraktu, nadzorowaliśmy taki budynek socjalno-mieszkaniowy, też na Zawarciu, wybudowany od zera. On dzisiaj jest w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Komunalnej. No ten na pewno wyższym standardzie w ramach tutaj działalności GTBS-u. Jest oczywiście to inwestycja i społecznie oczekiwana. Myślę, że też będzie bardzo mocno obserwowana, bo wszystko to, co się dzieje w mieście, a zwłaszcza co ma służyć dużej grupie mieszkańców, na pewno cieszy się dużym zainteresowaniem, więc tym bardziej troska o jakość. Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach, to tutaj pan prezes już będzie mówił o harmonogramie dalszego działania, ale no pierwszym zadaniem będzie wspólna praca z zamawiającym nad wyłonieniem wykonawcy robót. Naszym celem jest to, żeby do końca roku wyłonić wykonawcę robót budowlanych i zacząć roboty budowlane. Tak, żeby przewidywany przez nas termin oddania budynku do użytku został zachowany, a przypomnę, że w naszym planie jest to rok 2026.